Dziennik kapitański, godzina 15:24, czasu lokalnego TFT. Jesteśmy 12 dzień po przekroczeniu szczeliny czasoprzestrzennej pomiędzy dwoma równoległymi wszechświatami, mniej więcej, bo dane, które pochodzą z tego wszechświata B, są, jakby powiedzieć, trochę niejasne dla nas. Chcę również nadmienić, że dalej komunikacja z planetą się niezbyt dobrze odbija. Znaczy, oni wiedzą o nas, ale my nie wiemy o nich nic wiele. Dzisiaj odbywa się 40. okrążenie planety na orbicie geostacjonarnej. Ćmok na... Jakby to powiedzieć, ćmok próbuje raczej rozszyfrować emisje energii, które pojawiają się za każdym razem, jakby tam trwała regularna wojna. Więc dzisiaj spróbujemy wysłać prom na powierzchnię, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, i eskadrę myśliwców. Więc nie wiem, co się może zdarzyć, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Komputer zakończ. Zakończone. Czy wysłać? Wyślij do kwatery floty i zapisz na dysku statku. Zrobione. Wcisnął interkom na ścianie. Ćmok, jak tam? Namierzyłem emisję, jest na tym większym kontynencie, znajduje się niedaleko wybrzeża. Potężne rozbłyski jakiegoś rodzaju promieniowania. Niby to reliktowe, jak z początków wszechświata, ale nagle zmienia swoją formę na znane nam cząstki. Jak prom? Gotowy, panie kapitanie, jak coś to możemy ruszać. Okej, ćmok, połącz mnie ze sternikiem. Tak, zgłaszam się, kapitanie. Słuchaj, zbierz ekipę i niech czekają na mnie. Daj mi pierwszego oficera. Tak? Słuchaj, zbierz silnie uzbrojoną flotę myśliwców. Szykujemy się na wojnę? Nie. Chodzi mi o to, że potrzebujemy bynajmniej 4 jednostek latających, w pełni uzbrojonych, wyposażonych. I daj mi 8 komandosów na pokład promu. Tak na wszelki wypadek. Okej, robi się. Góra 15 minut. Ćmok, tak? Jakieś sygnały z planety? To samo, non-stop. Wysyłamy fale komunikacyjne, ale coś chyba nie mają techniki do odczytu. Cholera, to nam tylko komplikuje wszystko. Okej, rozumiem, panie kapitanie, ale coś poza tym? Słuchaj, ćmok, wszystko zależy od powodzenia tej misji. Nie wiem, na co możemy się spodziewać, ale mogę powiedzieć jedno. Gorzej w bagnie już chyba nie będziemy. Tak jest, panie kapitanie. No dobrze, tylko w razie czego wyślemy po was uzbrojoną brygadę. To będzie fajnie. Podszedł do promu, poklepał go. Dobra maszyna, niezdzierna. Wszedł na pokład. Panie kapitanie, grupa uderzeniowa Falcon 1 melduje się na... Dobra, spocznijcie. Przecież nie lecimy na wojnę jeszcze. Jeszcze. Collins? Tak, panie kapitanie? Zamknij dziób. Tak jest. Ja pierdzielę. Z kim ja lecę? Z najlepszymi z najlepszych, kuchwale najlepszym. Dobra, już wiem. O, startujemy. Pozycja ta i ta. Lecimy tu i tu. Okej, już wylatuję. Tutaj jest kadra złotych. Mamy was na radarach. Będziemy utrzymywać się w odległości 100 metrów od was. Dobrze. Tylko nie przekraczajcie, żeby nie było kolizji w powietrzu. Ktoś z was pił? Wszyscy. Jakim prawem lecicie? Jaja se robimy. Na szczęście. Dobrze, że to tylko żarty, bo gdyby naprawdę... Tutaj ćmok. Kolejne rozbłyski z planety. Są coraz silniejsze. Dobre jaja się zaczynają dziać, panowie.
Lecimy. Jesteśmy 240 metrów od okrętu. 800. 1,5 kilometra. 40 kilometrów. 100 kilometrów. 200. 300. Zaczynamy wchodzić w górny warstw atmosfery. Będzie trzęsło. No, trzęść to może i trzęsie. Kurde, kufla z piwem bym nie utrzymał. A ty tylko byś żłopał. No co, takie życie. Jak się jest komandosem, to i się pije jak komandos. Chłopaki, dajcie sobie jaja. No. O, rany boskie. Będzie niezły cyrk. Jesteśmy 80 km od powierzchni. Zmniejsza dystans się w miarę szybko. Dobrze. Wyląduj tak, żebyśmy wszyscy przeżyli. Robi się, kapitanie. Jak tam z Łodzi wygląda sytuacja? Jak pan wysiądzie, to pan nie uwierzy. Mamy, powiem szczerze, 169 celów potencjalnych i jeden gigantyczny. Że niby jak? Jak pan wysiądzie, to pan zobaczy. Lądujemy 2 km, 1,5 km, 800 metrów, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 70, 60, 40, 30, 20, hamuję, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 i 3 czwarte, stoi, trząchnęło niesamowicie. Gdzieś ty zaparkował pod Lidlem? No nie, ale było blisko. Okej, jesteśmy. Otwieramy. Atmosfera zaczyna do życia, kapitanie. Czyli jesteśmy jakby w domu. To niemożliwe fizycznie, przecież. A zresztą, to nie jest Ziemia. Chociaż rozkład kontynentów, powiem panu, jak patrzyłem na mapę Ćmoka, wygląda jak Pangea. To nie ma sensu. To by było, musiało to być lustrzanym odbiciem naszego wszechświata i także Ziemi sprzed 4 miliardów lat. Nie umiem na to odpowiedzieć. Tu dzieją się w ogóle dziwne rzeczy. No dobrze, dobrze. My już pana nie, no, nic ciężkiego nie wypytujemy, ale mamy prawo wiedzieć. Ja wiem, że macie prawo wiedzieć, ale chodzi o to, że... O kurde. Co to jest? To diabeł? Nie wiem, ale mamy to na radarze. Emisja pochodzi z tego stworzenia. To jednorożec. Co jest to, kur... Podaż mi lornetkę. Ten jednorożec włada magią. Czy czym... No, raczej to broń świetlna nie jest. Udław się. To co chodzi? Chodzi o to, że to oni powodują te emisje. One z tym walczą. Złoty, co nam masz na pokładzie? TZ-74, głowica aktywna. Pierdolnij w to! Tak jest, ser, wykonuję. Namierzam obiekt. Odpalam. Pocisk poszedł z prędkością prawie świetlną. I trach. Potężna eksplozja oderwała to coś od ziemi i cisnęła w górę, która się momentalnie pod nim zawaliła. Trafienie za pierwszym razem, szefie. To się nazywa akcja. Stworzenie popatrzyło się w ich stronę. Houston, mamy problem. Co jest? Niech pan popatrzy tam. Cała setka jednorożców biegła w ich stronę. O kur... Pole siłowe? Tak jest, kapitanie, już włączam. Prom rozportar wokół się pole siłowe. Stworzenia podbiegły i się zatrzymały. Kapitan podszedł do pola i pomachał. Przybyliśmy w pokoju, nie mamy złych zamiarów. Wiemy, obserwujemy was, statek od wielu dni. Zdębiał. Stworzenie mówiło pełnym językiem polskim. Jestem kapitan Pior. Witam serdecznie. Wiemy, kim jesteś. Jestem Twilight Sparkle. Jeszcze bardziej zdębiał. A to są moje przyjaciółki. Znam je. Skąd?
jakby to powiedzieć, my już się poznaliśmy chyba dawno temu. Przypomniała sobie coś. Już wiem. Już wiem, gdzie się poznaliśmy. Laboratorium napędu odrzutowego, ale zaraz chwila. Macie zbyt nowoczesne wyposażenie i nie tylko. Co się stało? Jakby to powiedzieć, urwało nas z przyszłości i rzuciło tu. Jesteśmy z XXVI wieku. Twilight zamurowało. I jesteśmy tu całym lotniskowcem. Coś sobie przypomniała. Była wtedy, tydzień temu, na wieży obserwacyjnej w Canterlot. Księżniczka Luna pokazała jej dziwne coś na niebie. Przez teleskop widziała pełny okręt bojowy latający po orbicie. Tak, obserwowaliśmy was już długo. Tylko nie byłam pewna, czy przybyliście w pokoju, czy żeby nas unicestwić. Przybyliśmy w pokoju. Złoci, jak sytuacja? To coś zaczyna się wygrzebywać. Przybacie jeszcze raz. Potężna eksplozja wstrząsnęła okolicą. Jak wstaje? Na razie się nie ruszy. Aha, to bardzo dobrze. No więc panu Twilight, przedstawisz nas? To jest moja ekipa bojowa, która przybyła tu w razie czego, jakbyśmy byli w niebezpieczeństwie. Tam latają nasze samoloty bojowe, które Rainbow Dash się wyrwała. Ja chcę takim polecieć! Spojrzeli na nią z wytrzeszczonymi oczami. Czy jesteś tego pewna, Dash? Skąd mnie znasz? Twilight odwróciła się do swoich koleżanek i powiedziała: oni znają nas wszystkich. Spotkaliśmy się już dawno tego, ale dziewczyny tego nie... Wszyscy, nikt tego nie pamięta, bo to było w innym wieku, w innym czasie i w ich wszechświecie. Aha. O, to będą niezłe jaja. Dobra, panno Dash, pani poleci. Ja, niech żyje Clausdale! No, będą jaja. Odstąpimy ci jeden z samolotów bojowych. Jak tam z tym czymś? To się nazywa Tirek, powiedziała Twilight. A, ten Tirek, co z nim? Nie rusza się. Otoczyć polem siłowym i ustawić generatory wokół niego, żeby się nie ruszał. Trochę wam pomożemy. No dobrze, zapraszam was do Canterlot. Księżniczka chce z wami gadać. No, będzie McDonald's, ktoś krzyknął. Ale zaraz został zrugany. Nagle wyszła naprzeciw Rarity i powiedziała: co za brak manier. Nawet się nie przedstawiliście, a już żądacie. Panno Rarity, znamy się bardzo dobrze, chociaż ty nas nie znasz. Uwierz. No dobrze, wierzę wam, ale wiecie sami, o co mi chodzi. Tak, wiemy. Lataliście tak 2 tygodnie nad nami. Każdą noc obserwowałam was z księżniczką Luną i byłam pod zachwytem waszej techniki. Kto by pomyślał, że istoty niewładające magią mogą mieć urządzenia i niestety broń, która emituje promienie, które są naszą prawie magią. Panno Twilight, mogę zapewnić jedynie... Mów mi Twilight. Mogę zapewnić tyle, że nie przybyliśmy okupować Canterlot albo zrównać go z ziemią, bo to jest fizycznie nie do przyjęcia i niemożliwe. Chociaż mamy systemy bojowe na orbicie, które mogłyby zmieść pułę Equestrii z powierzchni planety, ale to nie wchodzi w grę. A po co tu tak naprawdę przybyliście? Przybyliśmy tu, bo mamy przesadę. Nie umiemy wrócić. To już podlatujemy do szczeliny, to ta nas jakby odpycha. Nie umiemy tego przezwyciężyć. Czyli przylecieliście. Nie dość, że nam pomóc, to jeszcze prosi nas o pomoc w drodze powrotnej do domu. Zgadza się? Tak, zgadza się. Dobrze. Udamy się do Canterlot. Zaraz wezwę powóz. Nie trzeba, mamy własny. Chłopaki, wsiadać, lecimy. A my? Latajcie tutaj i obserwujcie, czy to coś się nie wyrwie z tego pola, bo wiecie, nie chciałbym rozpierduchy jak na stacji benzynowej.
Rozumiem, dobrze, będziemy krążyć. Dziewczyny, wsiadajcie. Czy to jest bezpieczne? Powiedziała Fluttershy. Spokojnie, panno Fluttershy, to jest bezpieczne, ma wszelkiego rodzaju atesty. Applejack popatrzyła na prom i powiedziała: coś jakby mi się pod kapeluszem przypominało, jak tym latałam z wami. Ja to nie uczona jestem zbyt, tym to Twilight się zajmuje, ale tak jakbym przypominała sobie, że z wami latałam. Nasze wszechświaty się zazębiły i to dobrze, i dlatego pamiętasz. Pewnie księżniczki też pamiętają. Wsiadać, kapitanie, dokąd? Ona wam powie. Panienko, gdzie się udamy? Do Canterlot. A gdzie to jest? W tamtą stronę. Startujemy, ciąg nominalny. Wyruszyli. Nad Ponyville wszystkie kucyki wytrzeszczyły oczy, jak zobaczyły niebiesko-szary wahadłowiec, który przelatywał nad nimi, poleciał w stronę Canterlot. Akurat niestety, że wychodziła Lyra ze swojego domu z bombą, ujrzawszy wahadłowiec, krzyknęła na cały głos: kosmici przyjechali najechać Canterlot, i uciekła do domu. No, to teraz jesteśmy w ciemnej. Twilight podeszła i powiedziała: spokój, ona już tak ma, wiemy. Popatrzyła się na kapitana i powiedziała: coś mi się świta, ani się wasz. Wiesz, o co chodzi i kim ona dla mnie jest, ale broń Boże, nie mów tego. No dobrze, jeżeli czujesz się zakłopota, proszę. No dobra. Tam jest Canterlot. No! Mają na pewno problem z prądem. Ktoś się uśmiał. A co? No bo kurde, pochodnie się tam palą. Zrobię zbliżenie na... O kurde. Wow, wow, wow. Wyszedłem sobie ze zdjęcia. A! O kurde, tego się nie spodziewałem. Halo, panienko, co to jest za miejsce? Ktoś z żołnierzy się zapytał. Canterlot. No, to na pewno cierpią na brak prądu. Zrobiła dziwną minę i patrząc się na niego. Chodzi mu o to, że my mieliśmy taki mem, który się z jedną bajką obchodzi, że tam ktoś powiedział: no, to na lewo, co to jest za miasto? Atlantyda. No, to na pewno cierpią na brak prądu. O to w tym chodzi. Twilight się uśmiechnęła. Coś mi się kojarzy. Powiedziała. Gdzie mam wylądować? Tam, na dziedzińcu. Dobrze, ląduję. Wylądowali. Po wyjściu jeden z żołnierzy został momentalnie przygwożdżony do ziemi przez jednorożca ze złotej zbroi. Stój, intruzie, i się nie ruszaj. Jesteś na terenie zamku. Puść go. Przybyli w pokoju. Ja do księżniczki. Akurat zmaterializowały się Twilight, Luna i Celestia. Twilight. Wiemy o tym. Już dawno wiedzieliśmy, że lecicie do nas. Nie było sposobu nie zobaczyć tej potężnej eksplozji, która roztoczyła się obok lasu Everfree. Czy już wiedzieliście wcześniej? No tak. O, kapitanie, jak miło pana widzieć znów. To wy się znacie? Nie jeden raz, powiedziała Luna. Ale to już inna historia. Wszystko obgadamy w zamku.